Dzień dobry Państwu zgromadzonym na sali, jak również przed ekranami. Mam Państwa przyjemność powitać na dzisiejszej debacie poświęconej książce, premierze książki Wojna, pokój i wojna Petera Terchina. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pan Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, pan Jerzy Marek Nowakowski, historyk i dyplomata, pan Maciej Szopa, starszy redaktor portalu Defense24. Dołączy też do nas pan Leon Komornicki, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Chwilowo go nie ma. Natomiast ja jestem Michał Banaś i mam dzisiaj przyjemność rozpocząć dzisiejszy panel. No, od kiedy w ludzkich umysłach zaczęła się pojawiać świadomość, przybłyski świadomości, a człowiek zaczął obserwować pewne prawidłowości, od cyklu dnia i nocy po ruchy ciał niebieskich na sklepieniu, możemy mówić, że to były początki nauki. Jeśli miałbym powiedzieć w najprostszych słowach, czym jest nauka, to nauka jest pewną interpretacją prawidłowości, które obserwujemy. No i w sumie nie tylko rzeczywistość fizyczna, przyroda jest jej przedmiotem, ale również rzeczywistość konceptualna, społeczna. I bardzo ciekawą interpretację tej rzeczywistości wysnuł właśnie Peter Terchin, autor naszej książki. Książka jest bardzo, można powiedzieć, na czasie. Planowaliśmy ją od dawna, ale dzisiejszym zbiegiem wydarzeń zmiany, o których mówi, możemy obserwować na naszych oczach. Szczególnie zważywszy na to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy. Historia zna wiele przypadków małych plemion, grup społecznych, od Arabów, którzy zostali zatrzymani dopiero pod Paryżem, przez bandy Rzymian, które musiały radzić sobie z Etruskami, a potem ich ambicje powiodły im ku ujściom Eufratu. I tak samo Rosjan, którzy niesieni własną ambicją dotarli aż po wybrzeże Pacyfiku, a ich wpływy jeszcze w XIX wieku i XX sięgały daleko na granicach globu. Dziś, nawiązując do treści książki, jak i do bieżących wydarzeń, nasi eksperci poopowiadają nieco na temat sytuacji, która dzieje się na naszych oczach. Więc teraz głos oddaję panu Tomaszowi Wróblewskiemu. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję Michał. Rzeczywiście moment jest chyba wyjątkowy, jeżeli mamy rozmawiać o powstawaniu i rozpadzie imperiów, bo o tym jest książka Petera Terchina. Peter Terchin sam w sobie jest dość niezwykłą postacią. On jest z wykształcenia biologiem, nie historykiem. Zaczynał karierę w Rosji i przede wszystkim studiował meksykańskiego żuka. Zajmował się ewolucją meksykańskiego żuka i zobaczył, że u owadów, jak i u innych zwierząt, wszystko przebiega w pewnych cyklach i prawidłowościach. Wszystko, każda istota dochodzi do jakiegoś punktu zwrotnego szczytu swoich możliwości i w momencie, kiedy już się wydaje, że zaczyna panować nad światem, zapada się w sobie. I teoria o tym, że imperia i cywilizacje rozwijają się trochę tak jak gwiazdy rozkwitają, potem gasną, nie jest nowa i jest cały czas rozwijana. Natomiast wracamy do niej zwykle w takich momentach przesilenia, w którym się znajdujemy, w takich okresach transformacji, kiedy na naszych oczach rzeczywiście świat przechodzi głębokie zmiany. Jak popatrzymy na historiozofię i historyków, którzy zajmowali się opisywaniem dziejów historii, to zwykle te okresy przypadały właśnie na lata przełomów. Czy to będzie Toynbee, czy to będzie Szwec, czy to właśnie będzie Peter Terchin. I to jest pewnie ten moment. Dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać o tym, jak powstają imperia, ale może bardziej, czy i kiedy się rozpadają. Jedna z takich tez, którą buduje Terchin, to jest, że w chwili, kiedy jakieś imperia się rozpada, na peryferiach tego imperium powstaje już kolejne. Że na gruzach jednego imperium, na jego zgliszczach rodzi się nowe. Druga teza, którą stawia, to że imperia nigdy tak naprawdę nie zostają pokonane. Imperia gniją od środka.
rozpadają się powoli i trwa to często dziesiątki lat, że są to fazy, że ciężko nam stwierdzić, kiedy dane imperium właśnie zanika, ponieważ może to być tylko faza jego zapaści i kto wie, czy w ciągu 10 lat znowu nie odżyje po tym, żeby znowu się zapaść w sobie. Trochę jak gwiazdy. Próbując tak by określić moment, w którym jesteśmy, znając już tezy i dowody Turczyna, który napisał wiele książek, między innymi jedną bardzo dziwną książkę, gdzie właściwie wymienia tylko same daty i przełomy w dziejach ludzkości od czasów Mezopotamii, to ta książka Wojna i pokój i wojna chyba jest taką jego najgłośniejszą pozycją i chyba najlepiej pokazuje cały problem imperium, co stoi za tym, że imperia się rodzą i co powoduje, że upadają. No i na początek chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy jesteśmy w chwili rozpadu imperiów, a jeżeli tak, to które się rozpadają, a które może powstają w ich miejsce. Bardzo proszę, ambasador Nowakowski. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość rozmowy i za skłonienie do lektury książki Turczyna, bo ona jest rzeczywiście fascynująca i ciekawa, ale istotnie to, co obserwujemy w tej chwili na świecie, to jest proces generalnej zmiany porządku światowego, bez wątpienia. I teraz pytanie, czy imperia się rozpadają? Jeszcze w momencie, kiedy autor pisał tę książkę, wszyscy właściwie mówiliśmy o zmierzchu świata amerykańskiego. Jeszcze wcześniej rozpadł się Związek Sowiecki, wydawało się, że imperialna rola Rosji ostatecznie gaśnie. Wszyscy z kolei mówili o tym, że rośnie Imperium Chińskie jako imperium nowego typu. Okazuje się, że minęło kilka lat i jest zupełnie inaczej. Znaczy jest inaczej i jest nie inaczej. Moją podstawową tezą, również na poziomie analizy politologicznej, analizy tego, co powinniśmy robić w zakresie polityki polskiej, polityki europejskiej, to jest proste stwierdzenie, że my wchodzimy w okres nowego koncertu mocarstw. Że o ile Pax Americana lat 90. do początku lat 2000 był ewidentnie czasem świata jednobiegunowego, ale światem pauzy historycznej, to w tej chwili wracamy w gruncie rzeczy do czegoś, co pamiętamy z historii, szczególnie z przełomu XIX-XX wieku, czyli czegoś, co właśnie definiowano jako koncert mocarstw. Bo w takiej chwili równowadze zaczęły wyważać się Stany Zjednoczone, Chiny, zdecydowanie urosła Rosja jako imperium jednoelementowe właściwie, imperium zbudowane na sile militarnej, niczym innym, ale mimo wszystko utrzymujące ten status imperialny. Utrzymujące status imperialny między innymi dlatego, że coraz bardziej zdecydowanie oddziaływało na swoje otoczenie. Rodzi się, w moim przekonaniu, wojna na Ukrainie, ten proces przyspieszy, imperium indyjskie, czyli Indie jako mocarstwo. Natomiast następuje proces likwidacji czy osłabiania krajów, które chciały być, użyję tu określenia Cata Mackiewicza, półmocarstwami. Oczywiście gra swoją grę nadal Turcja, Iran, Brazylia, tylko w sytuacji świata podzielonego wyrazistymi konfliktami będą to gracze za słabi, żeby grać samodzielną rolę. I tu już bardzo wyraźnie widać na przykład, jak Turcja wierzgając, krzywiąc się, wraca do obozu amerykańskiego. Więc można powiedzieć, że wojna na Ukrainie jest cezurą.
jest cezurą z tego względu, że publicznie i praktycznie powiedziano, sprawdzam możliwością militarnym mocarstw, że skończyła się debata o mocarstwach ekonomicznych, mocarstwach informacyjnych. Nagle zaczyna wracać to, co Merzheimer nazwał tragizmem polityki mocarstw, czyli naga siła. I jeżeli mówimy o wojnie pokoju i wojnie, to my wchodzimy znowu w tę fazę konfliktów wojennych, a ta z kolei wzmacnia mocarstwa, wzmacnia kraje o statusie imperialnym, nawet nie mocarstwowym, a statusie imperialnym. Więc można powiedzieć, że autor tej książki sportretował sytuację dzień przed tym, jak zaczęły następować te zmiany, bo tezą taką nie do końca sformułowaną jest to, że rozwój społeczeństw, rozwój ekonomiczny, nierówności ekonomiczne i tak dalej osłabiają istniejące mocarstwa. Tymczasem wejście w fazę konfrontacji militarnej zdaje się częściowo przynajmniej stawiać znak zapytania przy tym procesie osłabiania. Wyraźnie widzimy na przykład, że Stany Zjednoczone, które ewidentnie słabły, pękały wewnętrznie i tak dalej, i tak dalej. Otóż, że Stany Zjednoczone w tej chwili ustawiają w każdym szeregu państwa szeroko rozumianego Zachodu, wyraźnie przejmując przywództwo. To, co mówił w sobotę w Warszawie prezydent Biden, przecież można jakoś tam porównać do sławnej mowy Churchilla w Fulton. On zadeklarował nową zimną wojnę i niemal w tym samym czasie z niższego szczebla, bo ze szczebla wiceministra spraw zagranicznych, padło to ze strony rosyjskiej. Do tej nowej zimnej wojny przygotowują się Chińczycy. I jak będą przebiegały fronty tej nowej zimnej wojny, tego do końca jeszcze nie wiemy. Będzie to jakoś tam uzależnione między innymi od tego, jak rozwiążemy wojnę, zostanie rozwiązana wojna na Ukrainie. Ale bez wątpienia coś takiego się dzieje. Obserwujemy przeformatowanie sytuacji światowej, podobne, znowu szukając analogii historycznej, jak to, które następowało po wojnie krymskiej i po pokoju w San Stefano, bo ten okres wojen bałkańskich, wojny krymskiej, to jest mniej więcej dekada w początku drugiej połowy XIX wieku. Potem wyszły zupełnie nowe, z tego wyszły zupełnie nowe mocarstwa. Zupełnie nowa geografia wpływów. I myślę, że obserwujemy coś takiego in statu nascendi, co nigdy nie jest przyjemne ani wygodne, ale na pewno jest ciekawe. Dziękuję serdecznie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, trudność stwierdzenia, na jakim jesteśmy etapie, polega właśnie na tym, że imperia, to są już słowa Arnolda Toynbee, innego historyka z początków XX wieku, który twierdził, że imperia umierają w konwulsjach, czyli mają okresy trudniejsze, mają lepsze, podrywają się po tym, żeby upaść w dół. I to, co Marek wspomniał, znaczy, że imperia umierają od środka, znaczy pewne kryzysy społeczne, kryzysy ekonomiczne, które je zżerają od środka. Nie mamy wątpliwości, że kryzysy państwowości, kryzysy społeczne zżerały Rosję, czy zżerają od środka, ale można to samo powiedzieć i o Stanach Zjednoczonych. Druga rzecz, na którą chciałbym może teraz dalej w tym kierunku posunąć naszą dyskusję, bo żebyśmy dwa terminy rozróżnili, mocarstwa i imperia. Joram Chazoni, inny historyk izraelski, filozof, który mówi, że imperia to są takie państwa, które mają twory, które mają zdolność wsysania innych narodów i pozbawiania tych narodów ich podmiotowości, ich poczucia odrębności i suwerenności.
i zwykle rozpadają się przez to, że właśnie te narody wcześniej czy później znowu domagają się swojej suwerenności, co jest w przypadku Rosji. I pytanie, czy Rosja jest dzisiaj imperium, czy przestała być nim, kiedy nim przestała, a jeżeli przestała, to czy to, co obserwujemy, to są już tylko konwulsje umierającego tworu, czy wręcz może próba odbudowy, obrony czegoś, tego tworu, który kiedyś nazywaliśmy ze Związkiem Radzieckim imperium. Dzień dobry. Ja zajmuję się głównie wojskowością, więc będę z tego mianownika tutaj starał się odpowiedzieć na pytanie. W mojej ocenie oczywiście były podejmowane próby jakiejś odbudowy Rosji i powrotu do Związku Radzieckiego w jakiejś formie przez Władimira Putina. Oczywiście pod inną symboliką częściowo. Natomiast uważam, że przez te ostatnie 30 lat to było budowanie zamków na piasku. Jakieś pół roku temu opisałem sytuację w lotnictwie wojskowym rosyjskim, które zgodnie z rosyjską oficjalną retoryką zostało odbudowane w ostatnich 10 latach. Wybudowano rzeczywiście wiele samolotów bojowych. Jest program Myśliwca piątej generacji. Natomiast kiedy się nad tym pochylić i policzyć te samoloty i wydane pieniądze, no to wychodzi z tego, że Rosjanie wybudowali 1/4 potencjału, którym obecnie dysponują. Reszta lada dzień po prostu przestanie latać. Dlaczego mówię o lotnictwie? Lotnictwo jest drogie i to jest coś, czego nie można tak sobie wybudować z dnia na dzień. No, wojna na Ukrainie obnażyła wiele innych niedostatków też. To, że te słynne zapasy uzbrojenia, te 20 tysięcy czołgów, które są w magazynach, jako te czołgi rezerwowe, okazuje się, że są rozkradzione, że tam mniej więcej 10% działa. Natomiast no, z tych 3 tysięcy, które były operacyjne, no to już 1/5 bodajże została zniszczona na Ukrainie. Także pewna, mniej więcej 10 lat temu usłyszałem gdzieś takie zdanie, że Rosja udaje nadal, że jest mocarstwem, a Zachód udaje, że jej wierzy. I właśnie atak na Ukrainę to był ten moment, kiedy Zachód przestał udawać, że w to wierzy. Jeśli można, to jedna uwaga. Rosja udaje, że jest mocarstwem, owszem, tylko Rosja jest cały czas jedynym krajem poza Stanami Zjednoczonymi, który posiada zasoby broni nuklearnej, zdolnej do no de facto wysadzenia w powietrze całego świata. I na tym się zasadza rosyjska potęga mocarstwowa. Ja bym jeszcze właśnie wrócił do tego, do tej spójności tych imperiów, no bo te wielkie mocarstwa, które mamy, imperia, które są ponadnarodowe, to Stany Zjednoczone poniekąd wpływając i tworząc pewien network państw towarzyszących, które gotowe są na daleko idące ustępstwa, żeby pozostawać w związku ze Stanami Zjednoczonymi czy NATO. Mamy Unię Europejską, która jest typowym, według Hazoniego, typowym imperialistycznym, czyli wsysa coraz więcej państw. No i mamy wspomnianą Rosję. Powiedzieliśmy sobie o takim wewnętrznym rozkładzie Rosji i słabościach wewnętrznych, które się tak bardzo uwydatniły teraz na Ukrainie. A jeżeli, i mówiłeś, Marku, o tym odrodzaniu się Stanów Zjednoczonych, tak? No ale jest to kraj przeszyty także głębokim kryzysem wewnętrznym, taką dużym sporem wewnętrznym co do swojej tożsamości, kim ten kraj ma być, jak ma wyglądać system gospodarczy, ekonomiczny, co do takich pewnych fundamentów, które tworzyły Amerykę, się kłóci. Także czy to jest znowu, to jest odrodzenie, czy to są konwulsje umierającego imperium?
Sięgając do naszego autora, który pisze między innymi o Imperium Rzymskim, no to można powiedzieć, że Stany Zjednoczone być może są właśnie w przededniu epoki cezariańskiej. Prawda? Rzym też był wstrząsany konwulsjami, buntami społecznymi, dyktaturą Sulli, dyktaturą Mariusza i tak dalej. Potem nagle po Cezarze staje się imperium dominującym na następne 200 lat. Więc być może, powtarzam, Stany Zjednoczone są w tym etapie, że muszą się na nowo opowiedzieć, że Stany Zjednoczone przestały być rzeczywiście, bo to jest przecież kwestia również kompozycji etnicznej, przestały być krajem łospów, są krajem, który po pierwsze cały czas przeżuwa jeszcze kwestię segregacji rasowej, po drugie są krajem gigantycznej imigracji latynoskiej, po trzecie są krajem, który tak naprawdę narzuca narrację demokratyczną i w jakimś sensie kulturową prawie całemu światu. Wobec tego Amerykanie próbują chyba to w tej chwili dla samych siebie redefiniować, bo właśnie ta opowieść o kraju anglosaskich protestantów pracowitych, tworzących tę wspaniałą Amerykę, pionierów i tak dalej, to już się zużyło, bo w bankomatach w Nowym Jorku częściej używany jest język hiszpański niż angielski, na przykład. Więc mam nadzieję, że to jest proces odradzania Ameryki. Natomiast pewności nie mamy. Jesteśmy niewątpliwie w jakimś sensie w międzyepoce. W międzyepoce również rozumianej w ten sposób, że mocarstwa zaczynają się opowiadać i definiować na nowo, i okazuje się, że mocarstwowość jednoczynnikowa jest mocarstwowością, która jest trochę za słaba. No, przypadek Niemiec, karła militarnego, państwa o słabym w sumie cały czas zapleczu polityki międzynarodowej i potęgi gospodarczej. Czy Niemcy są mocarstwem? Nie są. To samo można powiedzieć o Japonii. Trzeciej w tej gospodarce świata, bardzo długo drugiej gospodarce świata. Wobec tego ten czynnik ekonomiczny okazuje się, że nie jest decydujący. Rosjanie od mniej więcej 2008 roku zmienili paradygmat polityki, użyli siły zbrojnej i nagle się okazało, że czynnikiem podstawowym definiującym mocarstwowość staje się siła militarna. Bo przestali obawiać się konfliktów zbrojnych. Gruzja, potem Ukraina, znowu Ukraina w tej chwili. I zgadzając się z tymi słabościami, no jednocześnie Rosjanie użyli tej broni, którą mają. Mają dwa argumenty tak naprawdę, no może trzy. Jeden to jest siła wojskowa, mimo wszystko jest to potęga militarna, jest to supermocarstwo atomowe. Drugi argument, który mają, to jest terytorium, gigantyczne terytorium państwowe, też sięgające kilku stref istotnych ze względów politycznych. Trzecie to są węglowodory. Cały zestaw argumentów mocarstwowych mają w tej chwili tylko Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mają i terytorium, i gospodarkę, i siłę militarną, i soft power w postaci opowieści. Chiny mają gospodarkę, mają soft power i rosną militarnie, ale tylko rosną. Wciąż jeszcze konflikt zbrojny amerykańsko-chiński nie gwarantuje wzajemnego zniszczenia. Chiny nie mają możliwości atomowych takich, czy broń nuklearnej takiej, że zniszczyły Stany Zjednoczone, czy choćby im poważnie zaszkodziły. Wobec tego możemy mówić, że imperium pełnowartościowym są Stany Zjednoczone, ale są te dwa aspirujące imperia. Jest aspirujące imperium indyjskie, które ma wzrastającą gospodarkę. Jak patrzymy na statystyki, to te Indie, które były gdzieś tam w drugiej dziesiątce, w tej chwili już dochrapują się piątego, szóstego miejsca, jeśli idzie o skalę PKB. Są krajem atomowym,
są gigantycznym rynkiem przyszłości i są najludniejszym już w tej chwili krajem świata, ludniejszym niż Chiny. Wobec tego nagle te czynniki twarde, bomby atomowe, terytorium, ludność, zaczynają ważyć bardziej niż to, co uważaliśmy w tej opowieści o Europie choćby, za czynnik mocarstwotwórczy. Europa, no właśnie, czy Europa jest mocarstwem? Niby ma te imperialne tendencje zasysania, ale z drugiej strony nie ma tych twardych argumentów, które mają te trzy dominujące imperia współczesnego świata. I jest to pytanie, na które sobie warto postawić. Rzeczywiście, kto jest na wschodzącej linii, kto jest na linii schodzącej. Wydaje się, że pewne procesy Rosjanie przyspieszyli, napadając na Ukrainę. Ja sobie zadawałem pytanie, dlaczego oni na Ukrainę napadli. No to było skrajnie nielogiczne, prawda? Właściwie jedynym powodem logicznym, który by tłumaczył, no może są dwa powiedzmy, jedynym logicznym powodem, który by tłumaczył napaść na Ukrainę, to była wiedza Rosjan o tym, że Rosja się zapada. Większa niż obserwatorów zewnętrznych. Bo ja stawiałem publicznie wielokrotnie tezę, że Rosja jest w przededniu nowej smuty. Ze względu na to, że świat będzie odchodził od węglowodorów. Wobec tego główne źródło przychodów Federacji Rosyjskiej będzie słabło, a nie udało się Rosjanom zmodernizować przemysłu i zmodernizować państwa w ogóle, co było ich celem na przełomie tysiącleci. Wobec tego wiadomo, że skończy się kasa. Wiadomo, że cała grupa młodych kiedyś KGB-istów stojących wokół Putina, no jest już około 70, więc za moment będą musieli ustąpić miejsca innym, a w takim kraju jak Rosja, kraju autorytarnym, kwestia sukcesji jest kwestią, która zawsze powoduje kryzys. No i wreszcie jeszcze jedna rzecz. O ile, nie chcę oszukiwać, ale z tego co pamiętam w roku mniej więcej 2030, wśród etnicznych Rosjan będzie więcej emerytów niż pracujących. Czyli głęboki kryzys demograficzny czeka ten kraj również. Wobec tego Rosjanie, właściwie to, co zrobił Putin, było próbą sprowokowania tego kryzysu, który Rosji i tak czekał, przyspieszenia go. To jest chyba jedyny logiczny powód, który by tłumaczył tę napaść na Ukrainę. Ale być może również inni gracze, ci wielcy, będą starali się wyprzedzić pewne zjawiska kryzysowe, a to oznacza, że wchodzimy w okres bardzo głębokiej niestabilności świata przy dominacji właśnie imperiów, a nie mocarstw. Kiedyś pięknie napisał to po zrzuceniu bomby atomowej na Nagasaki. Cat Mackiewicz napisał w jednym ze swoich esejów, że dopełnia to proces likwidacji półmocarstw przez mocarstwa. Ja mam wrażenie, że będziemy obserwowali podobny proces teraz, ale jesteśmy wciąż w międzyepoce. Wciąż jeszcze jest to in statu nascendi. Witamy pana, panie generale. Dziękuję, że znalazł pan tę chwilę czasu. Rozmawialiśmy o... Oczywiście o czym jest głównie książka Petera Turchina, czyli o powstawaniu i rozpadzie imperiów. Jakoś tak się złożyło, że mówimy na razie głównie o rozpadających się imperiach i nie możemy znaleźć tego imperium, które powstaje. Ale to jest pytanie do pana, panie generale, o to, że przyjmując, że rzeczywiście rosyjskie imperium znalazło się w tej chwili w stanie rozpadu, przynajmniej wizerunkowego. Znaczy, doświadczenia na Ukrainie są niezwykle bolesne dla wizerunku Rosji. Pytanie, dlaczego nie pojawia się nowa siła, czyli ani NATO,
przede wszystkim NATO, ani nikt inny, kto chciałby Rosję już jakby dopchnąć do końca. Znaczy, że nie ma imperium, które chciałoby zastąpić i zająć miejsce dzisiaj Rosji. Czy też nie ma równie, czy też inne imperia także są w stanie rozkładu, czy z czego to wynika? Dlaczego, że upadające imperium zwykle miało swojego następcę? A może to jeszcze nie jest upadek imperium? Nie, po pierwsze, chciałem przeprosić za spóźnienie, bo nastąpiły zakłócenia w moim odbiorze. Także. No i z tego powodu, że nie mam adiutanta, także to jest też jeden z głównych przyczyn mojego spóźnienia. No, kiedyś ono się pojawia w tej przestrzeni. Co do tego, czy rozpada się Rosja, czy rozpada się, czy jakiekolwiek imperium istnieje w tej przestrzeni, myślę, że Imperium Rosyjskie póki co jeszcze nie rozpada, nie można tego nazwać rozpadkiem. To, co obserwuję, nie jest zjawiskiem rozpadku Rosji. Natomiast próba odbudowy imperium nie powiodła się. Próba podjęta ze strony Rosji odbudowy imperium, czy jest świadkami, nie powiodła się. Dlatego, że nie Putin, a to główny pomysłodawca odbudowy tego imperium na granicach dawnego Związku Radzieckiego, nie miał pełnej świadomości sytuacyjnej, nie miał pełnej sytuacji, świadomości poznawczej, jaka w tej przestrzeni, którą to imperium miało być odbudowane, aktualnie jest ta sytuacja, nie dojrzała do tego, żeby to imperium odbudować. Nie dojrzała w jakim sensie? Nie procesów, które następowały samoistnie, chociaż po części te procesy w europejskim środowisku bezpieczeństwa, ale także w otoczeniu Rosji, one w jakiś sposób przebiegały pod jakąś tam w wyniku działań podejmowanych przez różne państwa, które postrzegając słabość, czy też pojawiające się objawy słabości Stanów Zjednoczonych, a które wynikały głównie z tej rywalizacji, która w tej przestrzeni geostrategicznej nastąpiła między właśnie Chinami i Stanami Zjednoczonymi, trzeba postrzegać, że Stany, to było oczywiście, to było oparte o określone symptomy, że Stany Zjednoczone słabną. Rosja natomiast prowadziła cały czas, za czasów Putina, po pierwsze proces odbudowy swojej armii, głównie armii, na podstawie, czy za pomocą surowców, uzależniając Zachód, a jednocześnie podejmując wysiłki przestrzeni, której dzisiaj jesteśmy świadkami, czy żyjemy w epoce, która nas dotyczy, w epoce informacyjnej. Dzisiaj skończyła się już epoka przemysłowa, żyjemy w epoce informacyjnej, gdzie informacja jest droższa, jak ktoś twierdził, pokłady paliw, czy też innych surowców. Ona jest najdroższą dzisiaj wartością i za pomocą informacji przecież następują wszystkie procesy i towarzyszące oprzyrządowaniu, które temu służy, a głównie tym narzędziem stał się internet. W związku z tym Rosja, budując określone zdolności w tej przestrzeni informacyjnej, które stały się tym samym przestrzenią wojny, którą Rosja wytoczyła i toczy nadal, na przestrzeni praktycznie, ja wiem, od czasów wojen czeczeńskich, może to były jakieś symptomy, ale później one się zaczęły dynamizować czasem w wyniku wojny gruzińskiej w 2008 roku. I praktycznie te działania w tej przestrzeni prowadzone przez Rosję, wspierane też działaniami militarnymi, hybrydowymi, asymetrycznymi, no to praktycznie i militarnymi, powodowały chociażby działania takie jak użycie broni chemicznej przeciwko swoim opozycjonistom na terenie Wielkiej Brytanii. Przecież to była forma agresji. To oczywiście świat bagatelizował.
Te działania miały na celu dezintegrować właśnie to, co było siłą Europy, integracja wokół NATO, a NATO też tutaj jakby nie postrzegając swojej roli, w sposób właśnie identyfikując dalej swojej roli po spadku Związku Radzieckiego, Układu Warszawskiego, no szukało tego, można powiedzieć w cudzysłowie, swojego przeciwnika, czy też zadań, które mogło podejmować. No i te wysiłki się podejmowały, pojawiły w tych przestrzeniach, które do NATO nie było przygotowane. To wojna w Afganistanie, tudzież tam też zaangażowanie wojny w Jugosławii. I więc tych takich, to nie były typowo, można powiedzieć, zadania wynikające z traktatu waszyngtońskiego, które wynikały z artykułu 5, ale głównie wynikało, oczywiście, po części Afganistan był taką sytuacją. Natomiast trudno było to nazwać działaniem o charakterze defensywnym czy obronnym i tak dalej. Tutaj następowały też procesy dezintegracyjne w Unii Europejskiej, wewnątrz też państw, wpływanie na wybory, a więc to wielopłaszczyznowe działanie miało na celu osłabić Europę do tego stopnia, że ta Europa w wypadku tego, co się stało w Ukrainie, nie podejmie wysiłków przeciwko Rosji, a jeszcze bardziej się podzieli. I tak to było. Przecież popatrzmy, gdyby nie przyjęcie inicjatywy w ostatniej chwili, ja to nazywam, jak się Biden obudził w nocy, wywiad amerykański dostarczył mu wreszcie wiarygodną informację, bo przecież te informacje nie zawsze były wiarygodne, dotyczące chociażby broni chemicznej w Iraku. One się nie sprawdziły i w wielu tam sytuacjach te dane też nie do końca były. One były szyte na miarę, może na zapotrzebowanie, ale nie uwzględniały aktualną sytuację, czy tą sytuację, która miała miejsce. I Biden, kiedy dostał ten meldunek, i to było ten początek tej powrotu jakby do konsolidacji, to rozbite środowisko europejskie, Francja, która praktycznie rzecz biorąc Rosji nie postrzegała jako wroga, jako agresora, jako przeciwnika. Pamiętamy, co Hollande powiedział tutaj na szczycie w 2016 roku, że Rosja to nie jest żadnym wrogiem, to jest nasz partner. A Niemcy no, całkowicie uzależniły swoją gospodarkę. A więc ta destrukcja w tym środowisku była daleko idąca. Wpływanie na wybory, wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc ten proces dezintegracji miał służyć, właśnie był podporządkowany celom strategicznym, jakim Rosja sobie Putin postawił, obejmując władzę. I Putin wymyślił coś takiego, co się nazywa ideologią, zwaną putinizmem, ale to ideologia, która była zbudowana na podstawie różnych ideologii. Tam i był komunizm, nacjonalizm, faszyzm. One były te puzzle brane wtedy, kiedy to było wygodne. Ale generalnie ten nihilistyczna ideologia to było budowanie ładu bez ładu. Czy negowanie wszystkiego, co w tej przestrzeni jest. Prawa międzynarodowego, a więc ten nihilizm składał się z takich elementów, jak nihilizm intelektualny, o czym powiedziałem, różne ideologie były brane w zależności od potrzeb, nihilizm polityczny, podważanie prawa międzynarodowego, różnych układów. Wiemy, że Rosja praktycznie no, nie przestrzega niczego w tym, nie przestrzegała. I nikt tego, co? Nikt Rosję za to nie karcił. Wojny czeczeńskie, wojna w Gruzji. W 2009 roku pojawia się coś takiego, jak pani Clinton wręcza Ławrowowi słynną paczkę i z cyrylicą wypisane z błędem reset. Tak? Po wojnie. A to był ostatni sygnał, że Europa powinna się skonsolidować. Że Europa powinna tutaj teraz właśnie to, co się stało, nałożyć takie sankcje, żeby Putin uklęknął. A co Europa robi? Buduje Nord Stream 2. Tak? A więc to i Putin, wracając do tego, co powiedziałem na początku, i ten nihilizm jeszcze jaki? I nihilizm następnie to jest moralny, czyli inaczej mówiąc, kto kradnie z Putinem, to jest okej. Kto jest z Putinem, to jest okej. To może kraść, ten nie podlega żadnemu
żadnemu prawu. To nie jest naganne, to nawet jest skazane. Ale kto nie jest Putinem i kradnie, ukradnie przysłowiowy baton, no to jest natychmiast zsyłany tam gdzieś. Pamiętacie, co się stało z Chodorkowskim? A więc łamanie kręgosłupa wszystkiemu tam opozycji, mordowanie bezwzględne i sięganie po nich za granicami. Bezkarne. Bezkarne. Nie, nie, nic tu nie działało. Na terenie Wielkiej Brytanii dochodzi do mordów politycznych i bronią chemiczną. To nie jest tak, że to została użyta do tego jakaś tam, tak jak butelka, w którym była zatruta woda. Broń chemiczna o dużej sile rażenia. I przemysana jest, przewożona jest do ambasady i tam gdzieś używana przez agentów rosyjskich służb. Jest ta bezkarność i ta pewność, że tutaj Europa jednak już tak podzielona jest i Stany Zjednoczone, które słabną i widzą w tej przestrzeni swojego główne zagrożenie strony Chin, zachodni Pacyfik powoduje, że wywiad rosyjski chcąc oczywiście też skorumpowany, a ta korupcja kwitnie i ten właśnie dochodzi do tego nihilizmu jeszcze, nihilizm prakseologiczny, czyli inaczej mówiąc, że ten, kto kradnie, nie podlega, jest Putinem, nie podlega żadnemu prawu. Nie, kompletnie, ten nic nie robi, to jest okej, nie podlega żadnej karze. I na tym nihilistycznej, tej ideologii burzenia wszystkiego, to w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, czyli polityka, przywództwo, jest elementem najistotniejszym. Polityka wewnętrzna i zagraniczna i w każdym wymiarze jest najistotniejszym elementem czego? Potencjału państwa. Potencjału państwa, bo przecież to przywództwo powinno, może tak to, ten racjonalnym przesłanką wykorzystać do działań wręcz awanturniczych. Jeżeli jest zbudowane nie, na niepełnej świadomości, czy też poznawczej. I właśnie tak, i teraz dochodzi do takiej sytuacji, że ten wywiad też skorumpowany, bo wiecie, że przecież tam budował swoją agenturę w Ukrainie na bazie martwych dusz. I melduje się Putinowi, że wszystko jest okej, że społeczeństwo ukraińskie będzie witać chlebem i solą. Tu Europa jest podzielona, Stany Zjednoczone, tam Niemcy swoje też, jak postrzegały to zagrożenie. Jedynie kraje europejskie, Europy Środkowo-Wschodniej to też dostrzegały, chociaż nie do końca. Przecież wiemy, że w tej przestrzeni też różne rzeczy się działy, bo przecież chociażby w naszym podwórku w 2011 roku pod Warszawą rozwiązuje się pierwszą dywizję zmechanizowaną, ścianę wschodnią się ogałaca z wojsk operacyjnych. Tak by to było no, postrzegane, że wojny. Aha, jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć. Na tej ideologii właśnie Putina zbudowana została rosyjska strategia wojenna. Też, która jest nihilistyczna, ona nie uznaje żadnych zasad. Właśnie tego te podobają się działania hybrydowe, podprogowe, asymetryczne, różnego rodzaju wprowadzania w błąd, taka labilność, taka no, symultaniczność różnych zjawisk, które trudno identyfikować. Wzdłuż granicy ćwiczą związki taktyczne o dużym potencjale, tak mobilizują się. A my to obserwujemy sobie i mówimy, że Putin co? Blefuje. A Putin blefuje, on po prostu blefuje. Kiedy ja na ten temat, pan prezes, ambasador, minister Nowakowski wie o tym, że ja na ten temat sporo napisałem i mówiłem, ludzie, to jest, trzeba larum, to jest larum, to wszystko jest widoczne. Ćwiczenia Zapad, wszystkie są podporządkowane tej agresji. Przecież tam wszystko było ćwiczane. Zobaczcie, to wszystko dzisiaj zaistniało. I Rosja, Gierasimow zaszywa w tej strategii, który generalnie wynika wniosek jaki? On jest dziewięcioetapowa, ta jest strategia, który wynika jaki wniosek? Rosja nie będzie prowadzić wojny na dużą skalę. Będzie to prawie, że wojna bezkontaktowa, bo wojna informacyjna dzisiaj jest najważniejszą, najistotniejszą rzeczą. Właśnie tak jest też, ale Rosja się nie wyrzekła wojny tej kinetycznej na dużą skalę, bo potencjał swój budowała pod tą wojnę, a nie likwidowała. Bo polem bitwy, wojnie informacyjnej, co jest? Kto jest polem bitwy? Ludzki umysł. Ludzkie umysły, no więc nie tylko przeciętnego obywatela, ale też polityków i tak dalej, i tak dalej. I Rosja to cały czas tą bitwę prowadziła. Destrukcja. I zobaczcie, jak nasze społeczeństwo jest podzielone, jakie są tutaj bańki
tych bańkach powstały, w tym społeczeństwie powstały, ja to nazywam plemiona informacyjne, panie redaktorze, plemiona informacyjne. Myśmy stali się w przestrzeni informacyjnej społeczeństwem plemiennym. I te bańki, jedne z sympatyków jest tych, drugie tych, tamtych, a nikt nie myśli o czym? O kraju, ojczyźnie, o tym, co jest dobrem wspólnym? Tylko się naparzają wszyscy i w jakich sprawach? No mało istotnych, niezasadniczych, niefundamentalnych. I trwoni się energię, trwoni się czas. Zajmujemy się sami sobą. I to wszystko dzieje się też na sztandarach wypisanych politykom, partii politycznych i tak dalej, i tak daleko idąca destrukcja. I wtedy wracając do Putin dostaje taki meldunek, że jest okej. Okay. To społeczeństwo jest tak podzielone, że nikt się nie ruszy, nikt się nie odważy. Stany Zjednoczone są zajęte tam. I żeby nie właśnie to, ta refleksja strategiczna, która się pojawiła u Bidena, który na podstawie... I on po raz pierwszy, to zresztą państwo pamiętacie, pokazał ten meldunek, zebrał tych przywódców zachodnich i powiedział, patrzcie, co tu jest, pisze. Putin lada moment uderzy na Ukrainę. I to będzie wojna na dużą skalę. No i co? I wtedy wszyscy, jakaś refleksja, ale ci mają takie interesy, ci mają takie. I ta konsolidacja też nie do końca nastąpiła. Dzisiaj mówimy NATO, mówi, a co to jest NATO? NATO to jest Stany Zjednoczone. To przede wszystkim zdolności Stanów Zjednoczonych. Tu europejskie armie nie mają zdolności, bo oni w wyniku tej, że właśnie przyjętej z dobrodziejstwem inwentarza strategii rosyjskiej Gerasimowa, że wojny nie będzie w europejskim środowisku bezpieczeństwa na dużą skalę kinetycznej, to wszyscy się co? Rozbroili prawie, że Niemcy mają 37% pilotów na samoloty, tak? A wiemy, że dobrze, że na jednym samolot ma być 3 pilotów. Mają tam ile? Nie, setkę czołgów mają? może 200. No nie więcej, ale sprawnych. Francuzi mają 200 Leclerców, tak, mało sprawnych. Śmigłowce nie tak dawna afera była, że stoją zardzewiałe karakale i tak dalej. Brytyjczycy mają jedną brygadę pancerną, nie mają zdolności rozpoznawczych, tych co ma Stany Zjednoczone, kosmos tam, tak dalej. Więc Putin był przekonany, że ten świat i jeszcze Chiny, które też przyglądały się tej sprawie i to właśnie, co się dzieje w tej przestrzeni, mówi moim, tak, Chiny właśnie budują w tym stylu swoim chińskim to nowe swoje imperium. To jest to, coś wyrasta. To jest coś w tej przestrzeni, budując właśnie ten szlak, ten nie jedwabny szlak, ale też to w tej przestrzeni w najbliższym sąsiedztwie. Oczywiście Chiny nie są zainteresowane tą wojną, bo to za wcześnie. Właśnie to pokazuje, że nie nastąpił rozpad, dezintegracja, rozdrobnienie. Jeszcze ten proces nie zamknął się za wcześnie. Że Putin zaatakował może za 5, za 10 lat, to może by ta operacja miała zupełnie inny wymiar. Czyli to był falstart. Ale na podstawie czego? Wracamy do informacji. To jest takie. To w sumie zabawne, że największą ofiarą tej informacji była Rosja. I teraz, panie redaktorze, jeszcze jedno symptomatyczne. Pamiętacie tą scenkę, ten teatr, który się odbywał, jak tam Putin przypytywał tych takich tam no, odnośnie tej początku wojny, co mamy robić w tej sytuacji? I tam szef wywiadu zagranicznego co mówił? On sam wiedział, że kłamał. Że i zwątpił. Proponował, żebyśmy jednak wrócili do negocjacji. I wtedy Putin co mówi? My nie o tym tutaj dzisiaj mówimy. Tak? Pamiętacie to, państwo? Także to jest to i teraz w związku z tym, a Ukraina, co, bo to jest też ważne, a Ukraina ten 8 lat odrobiła. Oni to dają przykład, jak, na czym polegać powinna siła obronna państwa. Państwa, które niezależnie od tego, czy jest w sojuszu w NATO, czy w Unii Europejskiej, czy w sojuszu z Stanami Zjednoczonymi, chociaż Ukraina nie jest, ale my też tak powinniśmy to robić. Bo nic tu nie jest trwałe, co nie jest w naszych rękach. Nic nie jest trwałe. Trwałe jest to, co mamy. To jest nasze, co mamy, to jest najważniejsze. Ukraina zbudowała, choć miała 8 lat, siłę obronną państwa. Nie armię, to armia to jest elementem sił obronnych państwa. Ja to chcę zwrócić uwagę, bo ciągle my, nasi generałowie występujących w tych telewizorach biorą wskaźnik i pokazują strzałki. No ale to strzałki, to nic nie mówi, za tym się kryje potężny wysiłek. Właśnie fundamentem obrony państwa jest naród. Naród. Siła narodu właśnie. I popatrzcie, to społeczeństwo i tej książce nawiązują do tej książki właśnie. To jest to zjawisko, które nazywa się tak bardzo fajnie Asabija, tak? Czy jak?
Że to jest właśnie... I teraz ja chcę powiedzieć, siłę obronną państwa, żebyśmy to zrozumieli. Na czym polega siła obronna państwa? Bo to też nie, w tej zakresie nie mamy wiedzy. U nas w tej przestrzeni nie, tego nikt nie buduje. Jakie wnioski z tego wynikają? Siła obronna państwa stworzą, fundament jej stanowi społeczeństwo. Wszystkiego. Woli gospodarczego, społeczeństwo, które jest właśnie skonsolidowane. To też w tej książce tu jest opisane. Nierozbite, nierozproszone. Wykazujące, możemy mieć różne poglądy, ale w sprawach najistotniejszych wykazujemy tutaj spójność i jesteśmy w tym jednoznaczni. To jest właśnie wola i gotowość narodu do obrony, gotowość, ale gotowość wtedy, kiedy my do tego jesteśmy przygotowani i zabezpieczeni. Tutaj jeszcze odnosząc się do Ibn Chalduna, XIV-wiecznego filozofa arabskiego, geografa, Turcin mówi, że o tej właśnie spójności społeczeństw, czy gotowe są podjąć te wyzwania w imię obrony tych wartości. I to jest oczywiście jedno pytanie, czy potrafimy u nas na Zachodzie jeszcze rozpoznać te wspólne wartości, które były fundamentem powstania naszej demokracji. A drugie pytanie, i to może do pana Szopa, jeżeli chodzi o zdolność do odbudowy siły militarnej, ponieważ dzisiaj oczywiście słyszymy, że Niemcy chcą wydawać 2% swojego PKB na zbrojenia, co i rusz kolejne kraje deklarują, że także będą zwiększały te wydatki. Pytanie, czy rzeczywiście w tych społeczeństwach mają na tyle determinacji i tyle gotowości do tego i gotowości na wyrzeczenia, bo to także się z tym wiąże, żeby może zamiast do wszystkiego dopisywać ochrona klimatu, to ochrona bezpieczeństwa państwa, tak? Czy zamiast budować wiatraki, budować rakiety. Czy rzeczywiście te deklaracje będą w stanie się przełożyć na realne wzmocnienie armii europejskich? No to jest dobre pytanie. No to jest jak najbardziej zasadne pytanie, natomiast wydaje mi się, że to będzie zależało od cech poszczególnych narodów. Te, które będą bardziej czuły się zagrożone, będą w mojej ocenie bardziej zdeterminowane. No wydaje się, że jednak te ośrodki, które do tej pory zachęcały do tych proekologicznych różnych, mniej lub bardziej rozsądnych zachowań, te same ośrodki będą zainteresowane, żeby jednak inwestować w bezpieczeństwo, przynajmniej w tych krajach, które realnie będą zagrożone militarnie. Natomiast obronność danego państwa, no to jest wypadkowa kilku czynników. To są pieniądze, za które można wybudować przemysł, to są technologie, bo za same pieniądze nie da się wybudować wszystkiego. Na przykład Chiny, mimo że są bogate, dopiero niedawno osiągnęły zdolności do budowy silników odrzutowych do myśliwców, takich, które by były efektywne kosztowo, a przez wiele lat nie były w stanie tego zrobić. Także technologie, pieniądze, no i ludzie. To znaczy, no muszą być ludzie, którzy będą skłonni służyć w tym wojsku i robić to z przekonaniem. No wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Polskę, no to ten materiał ludzki, nazwijmy to tak brzydko, jest, tak? To pokazały ostatnie tygodnie. Przyznam szczerze, że nie sądziłem, że jest aż tak dobrze zanim to się zaczęło. Wydawało mi się, że bardziej podzielone jest społeczeństwo. Czy Zachód jest w stanie znaleźć w sobie te wartości, o których mówił Chaldun, czy już bardziej dokładnie je nazywa Turcin w swojej książce, to co buduje spójność cywilizacji? Czy Stany Zjednoczone są w stanie to w sobie znaleźć, czy odbudować, i zwłaszcza Europa? To jest to oczywiście pytanie, na które pewnie nikt z nas nie umie odpowiedzieć. Można bardziej mówić o nadziei niż o pewności. Ja bym powiedział tak, że na razie największą przysługę zrobił nam Władimir Putin, strasząc cały świat zachodni swoimi bombami atomowymi. Bo to nas w sposób oczywisty musi skłaniać do... Musi nas skłaniać do tego, żeby działać wspólnie,
żeby sięgać po amerykański parasol, bo jest to jedyny działający parasol, i szukać wspólnego mianownika. Ten wspólny mianownik to jednak będą wartości demokratyczne, to będą wartości wolnego rynku i tak dalej, bo innego nie mamy po prostu. To będzie być może, ale z dużymi znakami zapytania, powrót do chrześcijańskich korzeni Europy, które długi czas negowano, jednak kwestia pewnej motywacji metafizycznej, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych jest dużo mocniej widoczna i eksponowana niż w Europie, ale w każdym razie najlepszym czynnikiem integracyjnym jest strach. No niestety, jest posiadanie wspólnego wroga. Myśmy mieli kłopot z tym wspólnym wrogiem, bo ogłosił Fukuyama symbolicznie koniec historii i uznaliśmy, że teraz wszystko wolno, że mamy się bogacić, że mamy konsumować i nic poza tym. Proszę Państwa, gdyby nie wujaszek Stalin, to prawdopodobnie nie byłoby NATO, nie byłoby Unii Europejskiej. Przecież myśmy się zintegrowali ze strachu. No i ten strach zaczyna być znowu generowany przez Rosjan. Mam nadzieję, że nie zostanie to uznane za chwilowy incydent. Bo z kolei powiedziałbym tak, że jeżeli, to daj Boże, nastąpi ta integracja wokół pewnego zestawu wartości, to z tego procesu integracyjnego będą wypchnięte Chiny. Znaczy, sądzę, że polityka amerykańska tak naprawdę jest polityką, która zmierza nie tylko do zastopowania agresywnej polityki rosyjskiej, ale zmierza do tego, żeby sformułować tę nową zimną wojnę przeciwko nowej osi zła. I przecież rozmowy prezydenta Bidena z Xi Jinpingiem była rozmową, w której Amerykanie głównie straszyli, głównie rysowali swoje czerwone linie. Czyli powiedzieliśmy Chińczykom, albo przyłączacie się do izolacji Rosji, albo my będziemy was razem z Rosjanami izolować. W istocie to było postawienie takiej tezy, a właśnie to, że Chiny są jednak cały czas technologicznie uzależnione od Zachodu. O Rosji w ogóle nie mówię, to jest oczywiste. My się bardziej boimy Chin. To oznacza, że przed władzami chińskimi, a są w przededniu kluczowego zjazdu KPH, który określi tak naprawdę model chińskiego autorytaryzmu na przyszłość. Chińczycy stoją przed trudnym wyborem, czy cofnąć się, czy potraktować wojnę na Ukrainie jako wojnę świata aspirujących imperiów ze światem zachodnim. To daje nadzieję, wracając do tego pytania, które zadałeś, to daje nadzieję, że będziemy mogli się ponownie zintegrować wokół naszych wspólnych wartości. Pewnie je trochę inaczej opiszemy, ale jednak albo się zintegrujemy, albo Europa będzie podzielona na kolonie amerykańskie, chińskie i rosyjskie. Panie generale, tylko takie pytanie chciałem zadać, żeby przybliżyć trochę do naszej przestrzeni, do wszystkich panów. Właściwie wszystkie ostatnie wojny światowe i wszystkie największe otoczyły się o to samo. No, jako próżnie na ziemi pomiędzy Rosją a Niemcami. Za każdym razem, kiedy ten nasz teren, te nasze niziny były niezagospodarowane, to wybuchała a to pierwsza, a to druga, a to zimna wojna. I teraz jest nie inaczej, tak? Bo mieliśmy próżnię na Ukrainie. Ale mamy też inną trochę sytuację, bo jeżeli jest mocno osłabione, trochę walące się w swoim systemie Imperium Rosyjskie
imperium czy mocarstwo niemieckie, to jak Marek zwrócił uwagę, jest przede wszystkim gospodarcze, ale nagle paradygmaty się zmieniają i okazuje się, że nie wystarczy być mocarstwem tylko gospodarczym, eksportowym, ale także trzeba być mocarstwem militarnym, to co stanie się z tą naszą nieszczęsnym środkiem, tą próżnią, tą właśnie terenem Ukrainy, Europy Środkowej, z tą naszą niziną? Czy zmieni się podmiotowość, czy też to jest dopiero, tak jakbyśmy byli po wojnach bałkańskich, tam nie wiem, 1910 rok, który jest dopiero przygrywką do większego rozstrzygnięcia. Czy, jakie są możliwe tutaj scenariusze tego, co się będzie działo w naszym pasie pomiędzy Niemcami a Rosją? No to jest oczywiście dla nas kluczowe pytanie, bo to, co się dzieje, nie jest bez naszego udziału nie dotyczy i dotyczy nas, to jest oczywista oczywistość. I to kluczowe pytanie, zawsze ono się pojawiło w takich sytuacjach, nie tylko teraz. Zawsze się to pytanie pojawiało i Polska zawsze na tym źle wychodziła. Nie potrafiła w tej takich sytuacjach się odnaleźć. Przede wszystkim będzie zależało to od nas, na ile my z tej lekcji wyciągniemy wnioski dla naszych wewnętrznych potrzeb. Po pierwsze, musimy mieć tą świadomość, że nasza pozycja w głównej mierze zależy od sojuszu z Stanami Zjednoczonymi. Tutaj my nie mamy w Europie sojusznika, który jest, oczywiście jest Unia Europejska, jest NATO, ale to wszystko stanowi tą energię, czy też w głównej mierze zależy od obecności Stanów Zjednoczonych w Europie, dlatego że te państwa, takimi Francja, Wielka Brytania i Niemcy będą grać zawsze na siebie i zawsze będą patrzyły na konie swojego własnego buta, na czubek własnego buta i postrzegały, bo mają różne interesy, nie mają te interesy tak i w związku z tym postrzegają zupełnie inaczej zagrożenia ze strony Rosji i takie potrzeby, i nasze potrzeby. Natomiast to jest istotne, żebyśmy z tej lekcji wyciągnęli, żebyśmy z tej lekcji byli, z tego co jest, wyszli nie zwycięsko, ale wzmocnieni. A wzmocnieni wtedy będziemy, kiedy przyjdzie refleksja, będzie nastąpi refleksja strategiczna. Tej refleksji ja i dzisiaj nie widzę. Ja w tej przestrzeni nie widzę. To jest oczywiście ważne, bo istotna jest sojusz z Stanami Zjednoczonymi, o to trzeba zabiegać, dbać i to robi wszystko, że tu Stany Zjednoczone jak najwięcej inwestowały, ale na zasadach partnerskich, żebyśmy nie stali się tylko płatnikiem, ale też pozyskiwali technologię, żebyśmy transferowali produkcję wojskową na cywilną, a nie tylko na rzecz wojska, wychodzili na rynki zewnętrzne, wzmacniali swoją pozycję dzięki obecności Stanów Zjednoczonych w bezpośrednim otoczeniu. Ale obecność Stanów Zjednoczonych też jest podyktowana określonym też warunkom, tych wynikających z geopolityki czy geostrategii, z tego co się dzieje w tej przestrzeni geostrategicznej, to jest przede wszystkim od tego co będą robiły Chiny, czy Zachodni Pacyfik, tam mają strategiczne interesy i tam jest kluczowe dla nich z punktu widzenia żywotnych interesów miejsce i tam będą skupiać główny wysiłek. Dlatego też to jest bardzo istotne, jak to się, od tego to będzie w głównej mierze też zależeć. Czyli niezależnie od tego, że ta obecność Stanów Zjednoczonych tu jest potrzebna i ono dzisiaj mamy, tylko musimy to mądrze prowadzić, też negocjować, a nie przyjmować to, co nam się proponuje. My musimy budować tym samym, niezależnie od sojuszu z Stanami Zjednoczonymi, Unii Europejskiej, i o to też trzeba zabiegać, nie można doprowadzać do dezintegracji, nie można się kumać z tymi, którzy tą wartość podważają, bo to jest wartość wspólna, jaką jest Unia Europejska, NATO. O to trzeba zabiegać, to trzeba wzmacniać, a nie dezintegrować. I ci, co ją dezintegrują, nie mogą być z nami, nie mogą być po naszej stronie. Ja mówię o Węgrzech chociażby. Ich postawa wobec konfliktu na Ukrainie, bez względu na jakiekolwiek interesy wewnętrzne, jest nie tylko niepoprawna, jest niemoralna w tej sytuacji. Mimo że przecież tam jest mniejszość węgierska i tak dalej, na Zakarpaciu dosyć liczna i ona w jakiś sposób tam też ucierpiała, będąc tam z Ukraińcami pod,
pod pachem czy pod bokiem. Ale tutaj nie ma, my też ucierpieliśmy, mamy Wołyń, mamy banderowców i tak dalej, ale przecież to dzisiaj nie jest kluczowe, o tym trzeba pamiętać i trzeba tą też sytuację wykorzystywać, żeby budować nową tożsamość relacji polsko-ukraińskiej, budowanej na chociażby na Petruli, na Piłsudskim, tej wspólnej walce z bolszewikami, do tego trzeba wracać, to trzeba promować i to trzeba, żeby to dominowało w tej przestrzeni, a nie jakieś bandyckie tam, które mordowały Polaków. To więc tu jest klucz, jest refleksja. Jaka refleksja? Czego ona powinna dotyczyć? Że my powinniśmy budować własną, właśnie to, co powiedziałem na początku, siłę obronną państwa o dostatecznej wystarczalności obronnej. To znaczy, musimy maksymalnie zagospodarować to wszystko, co może być podporządkowane obronie państwa. A to jest w naszych rękach wszystko. To mamy, to nie jest tak, że tutaj jest NATO i Unia Europejska dzisiaj jest, a 10 lat tego może nie być. Dzisiaj są Stany Zjednoczone, a za 20 lat nie może nie być. Bo to pozwoli nam, jak my zbudujemy tą siłę, mieć silniejszą pozycję w bezpośrednim otoczeniu. A będziemy słabi i będziemy tylko liczyć na innych, przepraszam, to nic z tego nie będzie. To będziemy słabi, to będziemy bardzo słabi. Bo Niemcy, tu słusznie pan ambasador zauważył, pan tu redaktor, że oni mają potencjał i technologię, mają pieniądze. Oni bardzo szybko ten potencjał mogą odbudować i mogą też, co? W pewnym momencie być groźni. Bo nie wiadomo, kto tam stanie na czele, bo jeszcze raz chcę wrócić, że potencjał obronny państwa składa się z tego, co jest, czy w ogóle obronny państwa, to się przede wszystkim składa z polityki zagranicznej, przywództwa narodowego. To Załęski pokazuje, jak ważne jest przywództwo narodowe, jaką ma siłę. Na rzecz wewnętrzne, na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne. Więc polityka wewnętrzna, która jest, co? To jest fundament polityki zagranicznej zawsze, nieodwrotnie. Polityka wewnętrzna. Czyli budować trzeba taką politykę wewnętrzną, która pozwoli skonsolidować naród i zbudować siłę obronną państwa. I to jest bardzo ważne, czyli polityka. To jest ważne, mądra polityka budowania silnej pozycji w bezpośrednim otoczeniu. Trzeba z tego skorzystać. Musimy zrobić, jeżeli Ukraina wygra tą wojnę, a trzeba robić, żeby wszystko wygrało, to znaczy Europa, jeżeli wygra, bo ja to tak postrzegam, że Ukraina to nie jest, że przegra Ukraina, przegra Europa i przegra Polska i tak dalej. I właśnie przegra też świat, bo to, co pan zauważył, ambasador, dzisiaj trwa rywalizacja wartości między demokracją a autokracją. Dzisiaj w tym wymiarze globalnym trwa walka. Wiecie, trzeci punkt, rozmowy porządku Bidena z przywódcą Chin dotyczył czego? Właśnie kto tutaj, jaki ustrój społeczny ma przewagę nad, znaczy, który, czy demokracja, czy autokracja? Jak powiedział, jedno, autokracja. I Rosja, i Putin, i wielu krajów tu się pojawia w tej przestrzeni, buduje autokratyczne ustroje, podporządkowane celom często partykularnym. Nie, one mają służyć interesowi bezpieczeństwa danego państwa. I nie ma silniejszego ustroju wartościowego jak demokracja. I tu jest kwestia. Właśnie to dlatego Biden powiedział, że ta wojna będzie długotrwała. Bo taka jest prawda, bo tutaj Chiny są liderem w tej przestrzeni, tej walki. A tu są Stany Zjednoczone, Bidena. Powiecie, co jeszcze się działo nie tak dawno. Więc trzeba też budować tą siłę obronną. Więc dla nas to jest istotne, czyli my mamy, to jest ta polityka. Drugim elementem siły obronnej, właśnie na fundamencie obronnie i psychologicznie przygotowanego społeczeństwa, zagospodarowanego i wyrażającego wolę i gotowość do obrony, właśnie ta polityka. Drugi filar to jest potencjał gospodarczy i naukowo-badawczy. Popatrzmy, ile my przeznaczamy na badania i rozwój. Nowe technologie, nie możemy gonić, bo nie dogonimy. Mamy przeskakiwać, mamy szukać nowych technologii. A potencjał mamy, mamy świetnych naukowców, młodych ludzi, informatyków. Tylko czy oni są zagospodarowani, wykorzystani? Więc to jest potencjał gospodarczy. Drugim filarem obrony państwa są siły zbrojne. Tak. Składające się z dwóch komponentów i to jest, Ukraina to pokazuje i nasze doświadczenia z wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej. Właśnie maksymalnie zagospodarujący społeczność miejscową, która to wszystkie te struktury strażaków, leśniczych tam, to wszystko ma tworzyć swoistą sieć
działania rozproszone. Ukraina pokazuje, że te kolumny ciężkich czołgów maszerujące wzdłuż dróg, jak zeszły z drogi, to się topiły. A jak drogie, to spotykał ich ogień przeciwpancerny małych techniki. Pada ten mit przewagi dużej techniki nad małą. Lobbyści tutaj w tej przestrzeni działają cały czas, tylko o małej technice się nie mówi. W obrońca posiadający technikę małą, umiejący wykorzystać teren, znający ten teren, potrafi zorganizować zasadzkę, niespodziankę, tam jakieś pułapkę. I te kolumny były w popłochu. Ile czołgów zostało porzuconych w panice. Tak, to jest właśnie technika działania współczesnego pola walki na w obronie państwa, nie w natarciu. W obronie. I teren przygotowany. Jeszcze, żebym to dokończył. I teraz siły zbrojne. Drugim to jest wojska operacyjne, one muszą być. To jest, muszą mieć te siły, żeby przeciw uderzyć, rozbić i otworzyć przedni skraj. Ale one muszą być mądrze wykorzystane, połączone z infrastrukturą państwa, drogami, mostami. Nie może być tak, że mosty mamy 30 ton, a czołgi ważą 70 czy 80 ton prawie. I no to pytanie, no to trzeba już za czasu pokoju budować mosty pontonowe, tam muszą leżeć, żeby te rzeki pokonywać. Nie mówiąc o innych rzeczach, tu jest bardzo dużo tego. Drogi chciałem na moment wrócić do pytania zadanego przez naszego gospodarza, bo pan wszedł już w szczegóły. Tak, natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz, bo to być może ważną. Mianowicie ja nie widzę tej analogii między pierwszą i drugą wojną światową. Ukraina dzisiaj w mojej ocenie jest bardziej Wietnamem niż Europą Środkową. My jesteśmy w tej chwili w pozycji, nie wiem, Tajlandii. O lat 50. jesteśmy, bo ten konflikt nie jest już konfliktem Europy czy Niemiec z Rosją. To jest konflikt Chin z Ameryką. Tak. Więc to główne pole walki przeniosło się w inne miejsce. My jesteśmy peryferyjni. Tak, i tą swoją peryferyjność musimy mądrze wykorzystać. To, co pan mówi o kwestii wojskowej, ze świadomością tego, że mamy krótki moment, kiedy te nasze peryferia są w centrum uwagi. Ale jest to peryferyjne. Ja się zgadzam, 100%, ale chciałbym, żebyśmy z tej lekcji jednak wyciągali wnioski dla siebie, bo żebyśmy nie zajmowali się tym przestrzenią i ubolewali, bo ja w tej przestrzeni cały czas widzę to w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, tej wojnie i tak dalej, ubolewanie nad porażką Rosji. No tak, no tak, miało być lepiej, jest gorzej, a my taka silna, a nie tego, technika miała być, a ukaże się złą. No takie komentarze raczej, one nie mówią nic o bohaterstwie żołnierza ukraińskiego. O postawie społeczeństwa, o tego, co się tam dzieje. Tu trzeba wydobywać te wartości i pokazywać to, co jest ważne i istotne dla nas. Żebyśmy przeżywali, ubolewali nad Rosją, bo bardzo dobrze tak się dzieje. No niech tam jak najwięcej ich pozostanie i nie wróci nigdy więcej. To jest ważne. I teraz jeszcze właśnie i kolejnym elementem jest właśnie teren. Teren, który jest obszarem państwa naszego, to jest potencjał, też powinniśmy go zagospodarować, operacyjnie przygotowywać, bo on walczy. On może siedmiokrotnie obniżyć potencjał jakościowy, ilościowy agresora. Taka jest prawda. A tego się nie wykorzystuje. My budujemy drogi odfrontowe, a za mało dróg rokadowych, wzdłuż frontowych. I ja mogę tu szczegółów masę, bo ja popełniłem sporo opracowań na ten temat, nie chcę tutaj zakłócać tej przestrzeni. Czyli inaczej mówiąc. I ostatnią jest oczywiście obrona cywilna kraju. To jest to, co zagospodaruje tą część społeczeństwa. To jest 12 milionów Polaków, którzy no, nie wiedzą, co mają robić ze sobą. Nie ma schronów, nie ma ukryć, nie wiedzą, jak się zachować w wypadku agresji. No co oni mają robić? Będą uciekać. Jak już jedna z pani byłych ministrów mówi, że o tym, że oczywiście będą uciekać, no to ja się zastanawiam, co ona robiła dotychczas, dlaczego ona nie zbudowała określonej edukacji, systemu edukacji społecznej, żeby wiedzieli, jak się mają zachować. Mniejsza o to. W każdym razie, to jest istotne. Jeżeli my tego z tej lekcji nie wyciągniemy wnioski dla siebie, nie zbudujemy, zadbamy o swoją właśnie pozycję teraz, to w bezpośrednim otoczeniu i właśnie dbając o sojusz z Stanami Zjednoczonymi na zasadach partnerskich, to i Ukraina, wracając do Ukrainy, tak, jest ważne, jeżeli bo to jest ważne, co się dzieje w tej przestrzeni, ma aspekt dzisiaj emocjonalny, ale też materialny, to co my, jak reagowało nasze społeczeństwo, opiekując się narodem ukraińskim, tymi uchodźcami, czy wypędzonymi, bo to bardziej raczej tak pasuje.
wypędzonej z nami, żebyśmy to wykorzystali, a nie zmarnowali, żeby to się nie obróciło przeciwko nam. Bo jeżeli to zrobimy do końca, poprowadzimy efektywnie, to zaprocentuje tej przestrzeni. Będziemy mieli naprawdę dobrego sojusznika, jeżeli Ukraina wygra. A jeżeli nie wygra, no to oczywiście musimy mieć na uwadze, że Rosja będzie na styku na całej długości granicy wschodniej. To samo dalej pytanie. Tak. Oczywiście z tym właśnie pytaniem, czy my to rzeczywiście jakikolwiek tę lekcję odrabiamy i czy rzeczywiście przygotowujemy się na konsekwencje tej wojny i na to rozdanie, które będzie następowało po. Ona wcześniej czy później, miejmy nadzieję, że po dzisiejszych rozmowach wcześniej, ale się skończy. Bardzo proszę. Chodzi o to, czy w tej chwili... Czy jesteśmy tak, czy odrabiamy tą lekcję? Wydaje mi się, że tak. Ja tutaj bym zaznaczył, że to nie jest tak, że Ukraińcy sami wymyślili sposób na obronę swojej ojczyzny. Przez te ostatnie 8 lat, kiedy ten naród był bity przez Rosjan, poniżany na różne sposoby, oni prowadzili, można powiedzieć, badania tego, jak pokonać Rosjan w różnych wariantach ich ataku. I te badania nie były prowadzone samotnie przez nich, tylko z udziałem państw zachodnich, w tym także specjalistów z Polski. Także o ile my w jakiś tam sposób im pomagaliśmy przez te lata, tak wydaje mi się, że teraz oni z tymi doświadczeniami swoimi też chętnie się podzielą tym, jak to wyszło w praktyce, co można by było poprawić i tak dalej. No teren na Ukrainie w pewnej mierze jest podobny jak w Polsce. Przeciwnik jest ten sam. Także tutaj Polska ma ten luksus, że ma prawie już trzykrotnie większy budżet obronny niż Ukraina miała. Trzykrotnie mniejszą armię. Tak, to jest właśnie paradoks, że polskie siły zbrojne, to trzeba sobie powiedzieć otwarcie, są słabsze niż armia ukraińska, która pod koniec zeszłego roku liczyła 250 000 żołnierzy pod bronią, plus 900 000 przeszkolonej rezerwy, plus... Trzy razy więcej samolotów i tak dalej. No, samolotów to tam akurat wolą mieć polskie lotnictwo po swojej stronie niż ukraińskie, te F-16, zachodnia technologia. Ale generalnie poza tym to chyba rzeczywiście Ukraina miała to wszystko lepsze. To wynikało też z tego, że Ukraińcy mieli spadek po Związku Radzieckim, jeśli chodzi o na przykład systemy przeciwlotnicze, a my mieliśmy właściwie to, co Gierek jeszcze kupił i do dzisiaj tak jest. No teraz to będziemy zmieniali dopiero. No mieli, pod tym względem mieli wyjątkowo szczęście akurat. Natomiast no teraz te doświadczenia plus te zakupy, które już teraz wykonujemy, to myślę, że to wszystko pozwoli na stworzenie efektywnej obrony. Dziękuję serdecznie. Pozostaje zaprosić tylko Państwa do lektury książki Wojna i pokój, wojna Petera Turcina, który rozbiera na czynniki pierwsze przyczyny upadku i powstawania imperiów. Swoją drogą tak się zastanawiałem, że możliwe, że to nie to Rosja jest słaba, tylko porwała się na najsilniejszego przeciwnika, jakiego mogła w Europie. Dziękuję Państwu serdecznie i jeszcze raz zapraszam do lektury. Dziękuję bardzo. Pytania? A, proszę bardzo. Nie. Jak jedno, to się nie... Witam Państwa serdecznie. Chciałem tylko zapytać, ja za bardzo nie znam się na historii i nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie różne tam rozwiązania zostały podjęte w latach 90. czy 80., ale z tego co wiem, to w latach 90. Za denuklearyzację Ukrainy Wielka Brytania, Stany Zjednoczone razem z Rosją podpisały pakt o nietykalności. Znaczy memorandum budapesztańskie tak zwane. Tak, i moje pytanie jest, dlaczego w ogóle w żadnych mediach o tym się teraz nie mówi? Ja nigdzie tego nie przeczytałem do tej pory. Nigdzie. Żadnej referencji do tego momentu nie było i moje pytanie jest takie, dlaczego Stany Zjednoczone, jedna z największych sił po prostu do tej pory, boi się wkroczyć na Ukrainę i zrobić tam porządek na przykład.
Dlatego, razem z NATO, ze wszystkimi po prostu. Atomowe, po prostu. Mhm. Najzwyczajniej w świecie z tego prostego powodu Amerykanie zakładają, że może to grozić i prawdopodobnie groziłoby konfliktem atomowym. To jest jedyny powód. To znaczy tak, jeszcze kontynuując to pytanie, to jest tak, jakie mamy gwarancje w stosunku do NATO, że gdy po prostu konflikt po prostu będzie w Polsce, że nie wylądujemy tak samo, jak było po prostu w trakcie II wojny światowej, jak mieliśmy gwarancję od Wielkiej Brytanii na przykład. Tak, bo tak jak Ukraina miała po prostu gwarancję o nietykalności granic w zamian za oddanie wszystkich bomb nuklearnych do Rosji, no i teraz widzimy tego skutki. I moje pytanie jest takie, czy... Te gwarancje zawarte się... w memorandum budapesztańskim były bardzo miękkie. Rzeczywiście tu nie było precyzyjnego zobowiązania krajów, które podpisywały to memorandum do obrony Ukrainy. One gwarantowały integralność terytorialną, ble, ble, ble. Natomiast nie było tam żadnego mechanizmu. Jakie mamy gwarancje, że Amerykanie wkroczą, jeżeli nas napadną? Znaczy są dwie. Jedna to jest UFO, czyli ufojcie nam, a druga jest bardziej poważna, czyli taka, że Amerykanie mają interes w tym, żeby zachować strukturę sojuszniczą. Otóż uderzenie na Polskę oznaczałoby uderzenie nie nawet w peryferia NATO, tylko w serce NATO. I jeżeli Amerykanie by nie interweniowali w takiej sytuacji, to w tym momencie abdykują z roli światowego mocarstwa. Oczywiście mogą z niej abdykować, ale na razie nie wygląda na to, żeby mieli na to ochotę. Więc mają po prostu w tym interes, a polityka to nie są żadne papiery, to nie są żadne traktaty. Traktaty są o tyle ważne, ile są zbieżne z interesami. Ja muszę już przerwać. Dziękuję bardzo, ponieważ już przekroczyliśmy nasz czas. Także dziękuję Państwu serdecznie i jeszcze raz zapraszam do lektury książki. Dziękuję.